Cześć, witajcie, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Demo i zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii Zagramy w Dark Souls 2. No i jesteśmy właśnie w tej lokacji, którą nazwałem już ostatnio Blighttown 2.0. Niestety też musiałem zakończyć właśnie poprzedni odcinek bardzo szybko, ponieważ no musiałem otworzyć drzwi, kurier przyszedł jakiś i niestety odruchowo wziąłem broń w dwie ręce, przez co straciłem pochodnie, więc teraz łazimy po ciemku, ale mamy Foga bardzo blisko, więc myślę, że tak chwilę sobie przez niego przejdziemy. Tam najprawdopodobniej będziemy mieli już bossa, mam nadzieję, że tam będzie boss, no bo po bossie oczywiście będziemy mieli bonfire'a. I sobie odpalę po raz kolejny pochodnie. Wielka tarcza złego oka, to sobie zobaczymy. A, tu też sobie to rozpaliłem, więc zaraz będziemy mieli pochodnie z powrotem, nie ma problemu. Zobaczmy tylko tą tarczę sobie. To jest chyba ta tarcza, wielka tarcza złego oka. No, statystyki inne ma lepsze. Zobaczcie, jak ona wygląda. To jest właśnie tarcza. Tak, to jest właśnie ta tarcza, na którą był konkurs. Był konkurs oficjalnie na stronie fanpage'a na Facebooku Dark Souls, twórców tej gry. I właśnie trzeba było zaprojektować tarczę. I to jest jedna ze zwycięskich prac. I naprawdę wygląda ona nieźle. I powiem wam, że twórca właśnie, znaczy wszystkie prace zwycięskie właśnie zostały wcielone w prawdziwą grę, zostały tutaj umiejscowione. Mają również jakieś tutaj opisy, czyli zostały wpasowane również w lore Dark Souls, one nie są jakieś takie wyrwane z kontekstu. I też twórcy zwycięskich prac w nagrodę otrzymali również oryginalny egzemplarz takiej właśnie tarczy z wytworzonym przez ich tam kowala, tego co tam na przykład im tą zbroję projektował, więc naprawdę bardzo ciekawa sprawa. Tym bardziej, no tam jeszcze mieli inne nagrody, bo właśnie o tym, że dostaną tą tarczę, to nawet nie mówiono. To też tam właśnie był taki dodatek. I teraz pytanie, czy mogę tu zeskoczyć? Bo jest po ciemku i mogę. Mamy znowu tego psa okropnego. Jest pusto, pusto, pusto. Uważaj na odwrócenie wzroku, co? Co tu mamy za skarb? Tam coś jeszcze jest. Zatruta strzała. Dobra, chodźmy może. O Jezu, to jest chyba to cholerstwo, co do mnie strzela się na tą trucizną parszywą. Tak mi się wydaje. Pewnie nie wszystkie figurki to potrafią. Tutaj też nie mamy raczej bossa. Nie zapowiadało się. No właśnie, niestety. Niestety to nie jest boss. No właśnie, to jasne, że to będzie wiadomo, mnie pluje ciągle tutaj. Widziałem, że tam jeszcze jest chyba. O Jezu, ile tu mamy teraz ścieżek. Tu drabina, tutaj dwie. Masakra. I tam dalej jeszcze można pójść. I kolejna drabina. I kolejna, nie no, pogrzało was chyba z tymi drabinami. Tak powiem teraz. O, czyżby ognisko? Błagam. Błagam, powiedzcie, że to jest bonfire. Tak, to jest chyba bonfire, tylko jeszcze musimy do niego dojść. W jednym kawałku, co nie? Nie. Nie, nie ustrzelicie mnie. Kurde, nie mogę tego rozwalić. Musimy dojść jeszcze tam normalnie jakoś. Kurde, to chyba łatwe zadanie nie będzie. Mam nadzieję, że teraz się zbliżam do tego bonfire'a, nie idę zupełnie w innym kierunku. Tak patrzę, tylko idę, tej baterii mamy na dyktafonie, w porządku. O kurcze! O kurcze, co za... Co to miało być? No... Ja pierdziele! To już wiem, po co było tyle tych drabin. To były pułapki! Patrz, Demo, ile masz tutaj baterii w dyktafonie i schodź po drabinie jednocześnie. Brawo. Na szczęście bonfire aż tak daleko nie jest. Nie zrespimy się w Majuli, tylko zrespimy się już tutaj w tej lokacji, tej Blighttown 2.0, czyli właśnie w Rynsztoku. No ale i tak lipa trochę. Dobra, ja sobie chociaż odpalę teraz tutaj pochodnie i będę... No już wiem, gdzie się mniej więcej kierować, tak? No wiem, że muszę kierować się właśnie w stronę tego światła, bo tutaj sobie to wszystko rozpalaliśmy ostatnio. Tu można sobie zeskoczyć. Oczywiście muszę tych wszystkich tutaj wybić. Skubańców, w sumie oni tak są neutralni. Niektórzy dla mnie, choć nie wiem, czy on wstaje, tylko dopiero jak zaatakuje ich kolegów. Jego kolegów nie mam pojęcia, nieważne. Oczywiście czeka mnie teraz też mnóstwo skakania. No ale już wiem, jak to mniej więcej wykonać, żeby dojść do tamtego momentu, na którym umarłem ostatnio, więc teraz to szybko sobie przejdziemy. Mam nadzieję. I tak wiecie, w miarę na luzie. Dużo obrażeń nawet zadałem takich zwyczajnych, podstawowych przeciwników, którzy tutaj występują. Dobra, lecimy teraz tędy. A u góry tylko były jakieś tam, wiecie, skarby i tak dalej.
Tu już możemy sobie zeskoczyć. I niedługo powinniśmy mieć też te pierwsze psy, które, z którymi właśnie walczyłem moment przed śmiercią. No właśnie, tu już mamy tego pierwszego. No zobaczcie, teraz to zupełnie szybciej mi idzie ta eksploracja tej lokacji. Zdecydowanie szybciej. Nie wiem, czy takiego psa można przebić od tyłu. Bardzo są tego ciekawe. No na przykład, wiecie, no ja wiem, że można tego takie bardziej humanoidalne stwory przebić od tyłu, ale na przykład w Dark Souls 1 dzik, nosorożec, można było go przebić. Tu mamy właśnie jakiś skarb, którego zauważyłem. Spójrzcie. No, tylko jeden niestety. Ale jest chyba jakieś przejście. Mroczny płomień piromancji i żywica zgniłej sosny, czyli pewien nałożenie po prostu trucizny. Ktoś mi poprawił, że te grubasy w tamtej lokacji z tym młynem, z tym wiatrakiem, to tam nie te grubasy, właśnie te zielone, nie są odporne na ataki trujące. Po prostu nie są odporne na truciznę. To taka informacja dla was, bo tam mówiłem, że one pewnie są odporne, ale jednak nie są, jak się okazuje. Bardzo ciekawe. Dobra, teraz chyba musimy się stąd zabierać powoli. Tak mi się wydaje. Tutaj? Nie, bo ja tutaj zaskoczyłem, więc... Czy teraz się nie zaczynam cofać? Dobra, to sobie jeszcze podpalimy. Nie, właśnie pamiętam, że tutaj nie można skakać. O, właśnie, na drugą stronę. Czy tutaj byłem w ogóle? Bo kojarzę, jakbym tutaj był, ale nie odpaliłem sobie tutaj tego... Nie podpaliłem tego miejsca sobie. Nie, no byłem tutaj, pamiętam. Oni pewnie odwrócili moją uwagę skutecznie od podpalania tamtego miejsca. Dobra, i no właśnie, tutaj byłem, bo tu już się pali wszystko. Dobra, po prostu to jedno sobie podarowałem, ale go po prostu nie zauważyłem. I teraz pytanie, gdzie dalej? Chyba tutaj musimy przejść, ale też uważaj, żebym nie spadł. Tutaj łatwo spaść, jak widać, bardzo łatwo. I mamy kolejnego tego psiaka i chyba teraz możemy sobie zeskoczyć tutaj. Tak mi się wydaje, że tutaj można było sobie zeskoczyć. Te figurki pieprzone rozwalamy od razu. I ten pies do mnie zaraz tutaj wskoczy. Oj, nie tylko! Jezus Maria! Tego nie pamiętam. Leszczy szybko, ten pies do mnie zaraz przyjdzie. Się już czai na mnie, właśnie. O, bo zarazem skończył tak jak i on. Dobra. Ale żeby tutaj ten wybuchający był, to nie pamiętam. Chyba że po prostu go tak szybko ruchowo zabiłem, że nawet nie zauważyłem, że to jest ten przeciwnik, a nie ten taki klasyczny, jak właśnie na przykład te tutaj. No też jest taka opcja. Dobrze, że tutaj wszyscy nie wybuchają, bo to by była w ogóle chyba najgorsza lokacja w tej grze. No na razie i tak do takich tam najprostszych nie należy, przyznam szczerze, i do takich przyjaznych dla gracza. Ale też na pewno nie jest chyba najtrudniejszą lokacją. Aż wiecie, nie jest tutaj czego na razie oceniać, jak dopóki nie wiem, czy całej gry. Pod kątem oceny tam lokacji, czy tam jest najtrudniejsza w całej grze, czy tam jest prosta, czy tak dalej. Nie zobaczę wszystkich lokacji, tego też nie mogę stwierdzić. I... Czy tutaj u góry w ogóle byłem? Tak, byłem, bo tam już jest podpalone, ale zobaczmy sobie jeszcze raz, może coś tam też przeoczyłem. A może to jest jakieś przejście nawet? Nie, to była tylko ta skrzynka, dobra. O, i idzie kolejny. Sobie z powietrza go zabijemy elegancko. Tu nic nie ma. Te figurki już pieprzone do mnie strzelają. Czy on wstanie? No tak, nie, tutaj był skarb po prostu, dobra. Oczywiście się muszę wyleczyć z tej toksyny. A nie, dobra, ona nawet nie wskoczyła. A, tu zmarnowałem jeden klejnot, nieważne. Mam i takich dużo, całkiem sporo. Chociaż kurczę, powoli już mi się kończą. Naprawdę nie wiem, co tutaj do mnie strzela, czy to są te figury, czy coś innego. Serio, dziwna jest ta lokacja. To bardzo dziwna. Tam niedługo sobie dojdziemy pewnie. I teraz chodźmy sobie przez ten most właśnie. Pamiętam, że tutaj trzeba było przejść. No ostatnio się nie mogłem zorientować. I tak naprawdę już jesteśmy w tym miejscu, co zginąłem. Kurczę, trochę dochodziliśmy tutaj niestety. No ale cóż, za głupie błędy się płaci. To jest właśnie Dark Souls. Jeszcze raz. I śmierć jest nieodłączną właśnie częścią tej rozgrywki. Dobra, to sobie jeszcze podpalę. No tamto tylko z drugiej strony podpaliłem ostatnio. I nie muszę się leczyć, bo mi tutaj się regeneruje wszystko elegancko. Dobra, chodźmy na drugą stronę. I spróbuję teraz to troszeczkę, nie powiem, że lepiej rozegrać, bo nie wiem, czy uda mi się lepiej to rozegrać, ale na pewno trochę bardziej bezpiecznie.
staram się tutaj teraz trochę podejść do tego tematu, bo teraz już wiem, jakie tutaj pułapki na nas czekają właśnie. Ej, przeżyłeś. Nie powinieneś. Dobra, chodźmy teraz tutaj. Teraz wiem naprawdę, po co tam tyle tych drabinek było. Cholernych. I... chodźmy tutaj. Piękna robota. Tu wiem, że jeszcze chyba był jeden przeciwnik taki normalny, ten taki człowiekowaty chodzący. Już wiem, że to też są te właśnie figurki. Okej. Już całe powoliłem, no tylko im głowę odrąbałem, nieźle. I tutaj mamy coś ciekawego. Tam właśnie jakąś dziwną poświatę, to tam sobie może teraz najpierw podejdziemy, zanim tutaj pójdziemy. Bo wydaje mi się, no właśnie, tutaj jeszcze nie byłem. O kurczę, o kurczę, o kurczę, kurczę. Mamy te grzybki trujące. Chodzące właśnie. Z toksyną. O, ktoś tam właśnie spadł. I dobra. Zajmijmy się właśnie grzybkami. O! Kurde! Co to jest za jakieś bydle? Trujące mchy. To jakiś pająk? Co to jest? Zobaczcie. Staram się to zabić. Aha, trochę życia to ma. To jest chyba coś ala te robaki w Demon's Souls i Dark Souls, które właśnie też takie były strasznie powolne, ale jak już nas trafiły, to ginęliśmy po jednym trafieniu. Nie chcę nawet podchodzić w tą wydzielinę ich, że tak to określę. Nie mogę go trafić. Trochę bliżej trzeba podejść. Nie wiem, co on robi. Nie wiem w ogóle, czy on jest jakiś zabugowany. Czy to jest właśnie jego metoda obronna. Podeszli na chwilę za blisko i żeby nas obsikał tym swoim dziwactwem. Nie, tym gazem. Znaczy gazem, jak obsikać można, wiecie. Popryskać. Dobra. Jeszcze raz. Nie trafiłem go. Jeszcze raz. Tym mocnym atakiem. I pokonaliśmy go. Uciekam tylko, bo nie wiem, czy on nie wybuchnie. Bo właśnie tamte robaki miały tendencję do wybuchania. Oczywiście zajmę się też wami. Widzę, że w tych spanach tutaj coś jeszcze mamy. To też sobie to sprawdzimy. I co tutaj takiego było? Trujący mech. Tam klasyka. Trujący mech. A tam tylko trochę tego mchu tutaj zdobędę chyba. Najwidoczniej trujący mech. No właśnie. A tu co mamy? Jakąś jeszcze ścieżkę dalej? Kłamca. Ale jaki kłamca? O co tu chodzi? Nic tu nie ma. Nie wiem, co chodziło z tą wiadomością. Jeśli chcecie, to napiszcie mi. To może tutaj się ewentualnie cofnę. Kogo ja oszukuję, nie mam zamiaru cofać się do tej pieprzonej lokacji. Nie, ale jeśli to będzie coś ważnego, to oczywiście, że się cofnę. Z większą lub mniejszą chęcią. Zależy od motywacji, czy to coś tam ciekawego było. Dobra, teraz zobaczmy sobie w takim razie, dokąd... Kurna! Zobaczmy, dokąd mnie zaprowadzą te... drabinki, tylko tak patrzę, tutaj nic nie ma niestety, dobra. Zobaczymy, czy w ogóle dokądś mi to zaprowadzić, czy ona nagle się zaraz urwie. Spokojnie, spokojnie, demo. Tak, ta drabina się kończy? Nie? Tu mam jakiś podest. Dobra, to mogę sobie zejść. Jezus Maria, to jest przerażająca lokacja. Zobaczcie, tych tutaj tylko cwaniaków. Czemu nie mogę ich namierzyć? No przecież ja ich chcę sobie tylko zestrzelić. O, i tak mogę. Bez namierzania. Co to było? Co to jest? Ciało się zgliczowało, zobaczcie, go rozciąga przez... O Jezus Maria, cofnijcie sobie, jeśli nie zwróciliście uwagi w film. Ja na pewno to zrobię. Chętnie to sobie obejrzę. Kurde, no, ale traf mi go. O, i nie mam bełtów już. Ja tam dziękuję za takie coś. Dobra, ale śmieszna akcja. I ostrożnie, ostrożnie, bo tu widzę, że lubią robić jakieś fake drabiny. Tutaj możemy zejść. Nie wiem, tutaj pewnie też jest masa skarbów, ale już daruję sobie te skarby. Chcę po prostu dojść do ogniska jakiegoś. O, tam jeszcze mamy jakiś skarb. I teraz dopiero wejdziemy chyba sobie na tą półkę skalną, z której właśnie ta dwójka zwisała nam. Teraz już tylko tam jeden zwisa. No, to jest to, dokładnie, to jest to samo miejsce. Mam nadzieję, że za chwilę tutaj do bonfire jakiegoś dojdziemy. No wchodź już tutaj. Jezu, tak szybko wchodzisz, naprawdę mnie zaskoczyłeś i na pewno byś mnie zabił. Nawet jakbym o tobie nie wiedział. Dobra, zobaczmy, dokąd mnie to zaprowadzi w sumie. Okej. Do punktu wyjścia. No dobra, to jednak musimy iść troszeczkę dalej.
To tak chcę rozwalić, żeby nie spaść. Nie wiem, czy ja idę stosunkowo szybko przez tą lokację, czy jakoś strasznie powoli, ale idę takim swoim tempem, żebym po prostu już tutaj wyszedł cało stąd i doszedł do jakiegoś bonfire'a w końcu. Jeśli idę za wolno, to przepraszam bardzo, ale idę naprawdę ostrożnie, a jeśli idę szybko, to fajnie. Mam nadzieję, że to za dużo rzeczy tutaj nie ominą. Aha, aha, właśnie idzie. No chodź tu, chodź, chodź, chodź. No chodź tu. Skąd tam zeskoczyć mógł? Nie wiem. Dobra, tutaj jeszcze widziałem, że są te drabiny, ale to jest właśnie chyba ta drabina, na której ostatnio padłem. Nie? Nie, to nie jest ta drabina. To możemy sobie tutaj zejść? Możemy? Czy nie? Możemy. Tutaj możemy, ale niżej... Tu już nie możemy zejść. Tam nie możemy. Dobra, to sobie podaruję. To się cofamy w takim razie stąd, bo wiem, co tam na dole już na mnie czeka. Czyli po prostu przepaść i śmierć. O, tam ktoś się jeszcze rusza. Zobaczcie, on żyje. Dziwne, że tego nie można rozwalić. Ale pewnie tam za chwilę przejdziemy, albo nawet już tam byłem i tylko tego nie kojarzę. Okej, to zejdziemy sobie teraz w tym miejscu. Chyba, że to też donikąd nie prowadzi. Przestanę widzieć drabinę, to przestanę iść, ale tu chyba można sobie wejść właśnie na tą półkę skalną. Tak, można wejść, spokojnie. Ha, ale to mnie donikąd nie prowadzi, kurde. Chyba, że tam bym sobie przeskoczył. Nie. Nie, 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 nie. Chociaż może. Można. Ale czy to mi coś dało? Tu pewnie ta drabina się będzie urywać. No właśnie, już się urywa, jak widzicie, i nigdzie nie idziemy. Donikąd mnie to nie prowadzi. Kurde, no co za okropna... O kurde, kurde, spadł. Co za okropna lokacja. Naprawdę. Czekajcie, bo tu można jeszcze na dół pójść, tego nie zauważyłem ostatnio. Chyba, że to mnie donikąd też nie prowadzi. Zobaczę, czy ta drabina się będzie urywała, czy nie. Jeśli nie, to być może to będzie właśnie ta... ostateczna droga. Można zejść sobie chyba spokojnie. O Jezu! Jakbym tutaj padł, to bym nie wyrobił chyba z rage'a. Lecz się! Nie! Kurde! Że to nie są ci, co wybuchają. To już by było zupełnie inaczej. Było bardzo wesoło tutaj. Dla was, nie dla mnie. Okej. Okay. Zobaczmy sobie w takim razie, co mamy tutaj za skarb. Jeszcze czekajcie. Jest bezpiecznie? Jest w miarę. Ile tutaj baterii mam? Spokojnie, dobra, bo ja znalazłem jakąś baterię i nie wiem, czy to ona jest tutaj świeża, na szczęście nie pokazuje żadne trzy kreski, to jest w porządku. Weźmy sobie klejnot życia. Jezu, ile? Nieźle, 20 klejnotów. To zaszaleli dopiero. Ale mam nadzieję, że tutaj będzie jeszcze jakaś ścieżka, a nie... O kurde! Kwas! Miałem tu właśnie kwas, który zniszczył mi praktycznie... cały ekwipunek, no i zniszczył mi jeszcze... o, to mogę sobie chociaż na tarczy łez użyć. I zniszczył mi też... o, pochodnie koniec znalazłem, czekajcie, to sobie wezmę. Zniszczył mi prawie całą jeszcze broń. To ja broń sobie koniecznie będę musiał ulepszyć, ale to muszę zdjąć i ubiorę sobie na przykład, nie wiem... powiedzmy... to. To może być, nie jest aż też takie złe. Zamiast skórzanej zbroi, czy mogę coś innego ubrać, co by było takie w miarę lekkie? To nie jest aż takie złe, ale ma strasznie słabe statystyki wszystkie. Nie mam jakiegoś takiego lekkiego pancerza, super. To nie jest też najgorsze, może być w sumie. Zobaczmy, czy na razie jest ok, czy mogę robić, takie jakieś tam normalne przewroty w miarę. Jezu, jak śmiesznie moja postać teraz wygląda. I zamiast tych butów to wezmę sobie może... te, czy tam ktoś chodził? Tak, ale to jakiś gracz tylko był, dobra. Mogę robić jeszcze przewroty, jest ok. Chodźmy w takim razie sobie tutaj, zobaczymy, co ja sobie tutaj otworzyłem za przejście. Czy ja tam przeżyję ten upadek? Szczerze, nie wiem. Zobaczymy. A tak, przeżyję spokojnie. Pachnąca stara gałąź. O, kolejna gałąź, która służy do odczarowania po prostu ludzi z kamienia. Do zdjęcia petryfikacji. Okej, okay. To już mamy dwie gałązki i wiem, gdzie zdobyć jeszcze jedną. O mój Boże, zobaczcie na to. To wiem, gdzie zdobyć jeszcze kolejną. Kolejną możemy właśnie zdobyć po pokonaniu grzesznicy.
Niestety nie pomyślałem trochę, bo właśnie zdjąłem sobie pochodnie. Co my tutaj mamy? Przed tą ognisko. Przed tą ognisko to znaczy lewo. Proszę, żeby tutaj było ognisko, a nie boss. O mój Boże, masakryczna lokacja. Czarny Jar. Przed tą ognisko to znaczy lewo, dobra. I tutaj mamy... O kurde, co to jest za lokacja dopiero. Przed tą ognisko to znaczy lewo. Przed tą udawanie martwego. Co? Aha, chyba że tam to po prostu miało być. No ale dobra, mamy w końcu ognisko. Mam też sporo dusz, dlatego przeniosę się do oczywiście Majuli na chwilę. Wybaczcie, ale zobaczmy, czy mogę tu się przenieść. Myślę, że tak, no mogę, spokojnie. Fajne są te lokacje, bardzo zróżnicowane w Dark Souls 2, podobają mi się. Od jakichś zamków, po jakieś bagna, po jakieś takie jaskinie, jakieś kompletnie dziwaczne miejsca. Fajne jest, naprawdę. Na razie mi się gra bardzo podoba, super jest po prostu. I też... właśnie cofnę się teraz do tej Majuli, bo naprawi mi się od razu miecz i sobie naprawimy jeszcze u Kowala ekwipunek nasz, aktualny, który tam używałem. Nie, wiecie co, na razie nie będę pakował statystyki. Na razie to sobie też jeszcze podaruję. Albo nie, pójdziemy sobie do tego handlarza i zakupię u niego kilka przedmiotów, żeby mieć od niego pancerze z bossów. I sobie rzucę okiem na te pancerze z bossów. Może jakiś będzie bardzo fajny. Kto wie, zobaczmy, czy ma już nowe jakieś tam przedmioty. No pokazuj swój towar. Na razie nie masz niczego nowego, ale sobie w takim razie pokupuję te różne tam przedmioty. Bo mam wydać u niego chyba tam 15 tysięcy dusz, żeby coś nowego się pojawiło, czy coś takiego. Dobra, to powiedzmy, że kupię sobie 4 takie armory. I powinno się niedługo coś nowego pokazać. Na razie nic nie ma. To może dopiero jak tutaj wrócę z powrotem, wiecie? To dopiero wtedy coś się tutaj pojawi. Ktoś się mnie też pytał, czemu nie sprzedaję przedmiotów u tego krasnoluda? Po pierwsze, nie chce mi się za bardzo. A po drugie, no, te ceny są małe strasznie. I też po trzecie, no, długo się tam do niego dochodzi w miarę. Kogo my tutaj mamy? Aha, są beczki jakieś. No, i ja chcę sobie kolekcjonować po prostu ten ekwipunek, bo zawsze mogę cofnąć się do tej wiedźmy przecież i sobie najzwyczajniej w świecie przebudować kompletnie postać. Zobaczę w ogóle, czy nie mogę ulepszyć sobie tego miecza na przykład. Czy nie mam odpowiedniej ilości kamieni. Zobacz, mnie nie mam żadnej grudki tytanitu, chociaż grudki tytanitu to są właśnie te grudki, które się dostaje za PvP, więc mógłbym na przykład sobie pójść do tamtego miejsca, gdzie mamy dzwony, tego związanego z moim przymierzem, i bym mógł sobie właśnie, no, wszystko tutaj, zrobić. Dobra, bo tak się zamyśliłem, bo właśnie się zastanawiałem, do jakiego teraz ogniska chcę się przenieść. I myślę, że się przeniesiemy tutaj do tej twierdzy, wiecie? Do twierdzy się przeniosę, do podzielonej wieży. Nie, to jest tu. To jest bastion grzesznicy. Nie chcę iść na grzesznicę jeszcze. Chcę odmienić sobie tego gościa, który tam blokuje ognisko. Dlaczego? Ponieważ... u tego gościa można tworzyć właśnie bronie i ekwipunek właśnie wzdłuż bossów. I chcę go sobie odblokować, bo mam już dwie gałązki, więc mogę sobie jedną gałązkę przeznaczyć na właśnie odblokowanie tej lokacji w Majuli, tej kobiety, która tam jest skamieniała i blokuje po prostu przejście dalsze, tą dźwignię, i właśnie tego gościa sobie tutaj też, myślę, uratujemy. Tylko teraz bym musiał się cofnąć tam odpowiednio, a nie pamiętam cholera jak tam się szło. Ale dobra, nie ma problemu, przy okazji się przebierzemy może, bo... Chociaż nie, bo ten ekwipunek mam uszkodzony. Nie, nie jest uszkodzony, jest dobrze. Wszystko. Ten kaptur mi się tylko rozpierdzielił ostatnio. Tak? A nie, czy mi się automatycznie naprawił? Nie mam pojęcia. I spodnie. Aż te spodnie nie są złe takie nawet. No, mają wszystko lepsze, tylko są trochę cięższe. Dobra. Stawmy taki ekwipunek, jaki na razie mam. I chodźmy uratować tego gościa. Co blokuje to ognisko? O, nawet ten już się tutaj nie jest przeciwnik. Ciekawe, czy ci będą się kusznicy respili. No, na razie się jeszcze respią, bo po prostu ich zazwyczaj przebiegałem. Zobaczcie, teraz na jeden strzał schodzą. To myślę, że jak już mam tak ulepszony ten miecz, to sobie z grzesznicą powinienem nieźle poradzić. Chociaż też nie wiadomo, bo grzesznicy... Jezu, przeżył, patrzcie. Bo grzesznicy nie chce też nie chce grzesznicy bić przy użyciu tego miecza. Z prostej przyczyny, strasznie długo wyprowadzam ciosy, jak widzieliście, to się po prostu no, nie sprawdza za dobrze. I teraz to pytanie, gdzie ten gościu się znajduje?
On chyba w złą stronę poszedłem, wiecie? Tak mi się wydaje, że tutaj chyba trzeba było pójść, może? Tak, wtedy trzeba było pójść, on tutaj będzie u góry za chwilę, dobra. No to nawet trafiłem, bez jakichś tam większych też problemów. Przed tobą strzelce, dobra, to już wiem o co chodzi. O, chodź, bo są te wybuchające jeszcze beczki. Może zaraz sam się zabiję nawet, albo nie. Pomogę mu w tym. Co, i tutaj, nie? Nie, po schodach do góry. Okej. Okay. Tutaj widzę, że też mamy... Aha, jeszcze tych. Też mamy hardkorowe ognisko, ponieważ... No... Ognisko w asyście... Z jakichś 10 wybuchających tych przeciwników, więc no... Naprawdę bardzo wesoło tutaj jest. Myślę, że tutaj najczęściej się nie będę przynosić. Chyba, że oni przestaną się spanować. Tak, marzenie świętej głowy, no. Żeby przeciwnicy tacy hardkorowi mieli przestać się spanować. Ale strasznie lipne są te ogniska w tej... twierdzy właśnie, bo no kurde, obstawione przez przeciwników w takiej bliskiej odległości, to jest coś okropnego. O kurde. Ale te zadają nieporównywalnie mniejsze obrażenia od tamtych ognistych wybuchających, co były na przykład właśnie na początku tej lokacji w Majuli. Czy oczywiście muszę wziąć pod uwagę, że ja się blokuję, nie? Ale tamte i tak były chyba zdecydowanie silniejsze. I dobra. To by było na tyle właśnie, jeśli o nich chodzi. To teraz sobie uratujemy tego gościa. W takim razie... Tak, chcę użyć starą gałąź. Proszę bardzo. O, jest. I udało nam się. Żyjesz? Powinniśmy naprawdę teraz... Hej, jesteś do mnie porozmawiać teraz? Still a bit stiff, I'm afraid. I must thank you, young traveler. I am Strayed, a wandering sorcerer of sorts. I've been a guest for a very long time, but I don't think that anybody will miss me. coś jeszcze mi powiesz? Very good. Very good indeed. Nie chciałem nauczyciela magii, ja chciałem gościa, u którego mogę wytwarzać broń. Dobra, nauczę się gestu. Kpina. Wymiana? Lol. Co tu mam za przedmioty? Wielka tarcza prześladowcy? Tutaj potrzebuję te dusze z różnych bossów na wymianę właśnie. Dobra, to może być ciekawe. Pisaliście mi, żebym zdobył sobie ogromny miecz prześladowcy, że podobno on jest świetny. Wezmę go sobie może, tylko jeszcze przyjrzę się tym innym przedmiotom tutaj. Kamienny topór olbrzyma, 45 siły wymaga. To by się pewnie nieźle skalowało właśnie z siłą, a ja sobie skonsumowałem tą duszę. No dobra, trudno. Ale nie wiem, czy to jest jakaś dobra broń. 160 ataku, a 45 siły wymaga. Wycząca halabarda, ten maga jakaś broń, wielka tarcza prześladowcy też nieźle wygląda, jeśli chodzi o staty. To co to jest? A to jest ten topór. Dobra, myślę, że sobie wtedy zrobimy ten ogromny miecz prześladowcy. Nie mogę go wykorzystywać, bo brakuje mi trochę zręczności. Ja i tak w zręczność chciałem sobie trochę teraz podlewelować. Więc pójdziemy sobie trochę w zręczność, tam właśnie do 100... do 20 tylko. Mogę od niego również coś kupić. Ma jakieś pierścienie. Pierścień wiedzy zwiększa inteligencję, wydłuża czas trwania zaklęć. Tu jest, przywraca punkty życia i użycia zaklęcia, nieźle. Bardzo uniwersalny przedmiot. I ma czary. Ma czary, czyli jakbym chciał być właśnie magiem, to już wiem, gdzie odblokować sobie w jakiś sposób jakiegoś fajnego nauczyciela. No niestety... ciężko się go tutaj odblokowuje. Ja tak na tak chciał przestawić na magę, to mam kilka przedmiotów. To mam kilka przedmiotów, dzięki którym mogę sobie obniżyć wymaganą inteligencję, czy tam wiarę i tak dalej. Ktoś mi pisał, że w Dark Souls 2 nie trzeba siadać, żeby zapisać się sobie przy ognisku, jednak ja już mam taki odruch, że po prostu to zazwyczaj robię. I dobra, słuchajcie, przyniosę się teraz do tej lokacji, w której właśnie ostatnio skończyliśmy, do tego czarnego jaru. I zakończę teraz ten odcinek. Niestety ci tutaj wszyscy się respią, ten gościu też znikł, więc najprawdopodobniej będzie on dopiero właśnie w Majuli.
I zakończymy sobie teraz ten odcinek. W następnym właśnie sobie ten czarny jar poeksplorujemy, zobaczymy, co tam takiego znajdziemy, bo lokacja naprawdę zapowiada się bardzo ciekawie. Fajnie kolorystycznie wygląda takie tam zielone światło i jakaś jaskinia mroczna. I niestety pełno jest też tych figurek. Także no, ja sobie tutaj tylko wyjdę, żeby wam pokazać, jak to jeszcze raz wyglądało. Właśnie w taki sposób się to prezentuje. I tam pójdziemy sobie w następnym odcinku. Także mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie o ocenie. I do usłyszenia, zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć!